Z Ewangelii według świętego Łukasza. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Cierpienie i śmierć to są najstraszniejsze słowa w ludzkim języku. I kiedy obserwujemy ludzi wokół siebie, kiedy obserwujemy ludzi chorych, cierpiących, zranionych, samotnych, biednych, opuszczonych, pogrążonych w depresjach, kiedy obserwujemy, jak bardzo cierpią ludzie niewinni, dzieci, jak bardzo cierpią ci, którzy chorują i umierają, pewnie ogarnia nas przerażenie. A jednocześnie, ponieważ Jezus Chrystus zdecydował się tak samo cierpieć, skoro Jezus przyjął na siebie takie cierpienie, to odkrywamy bardzo trudną teologiczną prawdę o tym, że człowiek cierpiący bardzo przypomina Jezusa. I choć w bólu pewnie to pocieszenie nie jest łatwe i pewnie trudno je przyjąć, to jednak tak rzeczywiście jest. W bólu, w cierpieniu, w umieraniu, być może pierwszy raz w życiu, a może najintensywniej w życiu, zaczynamy przypominać Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia jutro.